Opowiem Wam pewną historię, najpierw z naszej ludzkiej perspektywy. Oto młody chłopak, mężczyzna, niespełna 30-letni, podczas jakichś prac na dachu spada, łamie sobie kilka kończyn, ląduje na wiele miesięcy, no 2-3 miesiące, ląduje w gipsie. No, ktoś powie, tragedia, smutna historia. A teraz opowiem Wam tę samą historię z innej perspektywy. Młody chłopak mieszka w beznadziejnym miejscu, nie ma żadnej przyszłości, zaczyna ćpać. Najpierw lekkie, coraz cięższe, potem już praktycznie chodzi jak zombie. Gdzieś w pewnym momencie, po kilkunastu latach już takiego życia, kiedy wygląda jak 60-letni starzec, ktoś mu daje Nowy Testament, ale on jest tak zamroczony, że nawet nie może do niego sięgnąć. I wtedy wchodzi na dach, robi te roboty, noga mu się powinęła, spada, łamie wiele kości, ląduje w szpitalu, ale to nie jest tragedia. To jest dla niego szansa na nowe życie, bo przechodzi detoks, zaczyna znowu normalnie myśleć, sięga po Nowy Testament. Ta sama historia, ale z dwóch różnych perspektyw. Niech to będzie dla nas zachęta do nieoceniania zbyt pochopnie, jeśli coś w życiu nam pójdzie nie tak, jeśli zdarzy się coś przykrego. Być może Bóg ma plan na coś tak dobrego, o czym nie mamy nawet pojęcia, czy nawet nam się nie śni.